Czego nauczył się pan od papieża Franciszka, jakby mógł pan wymienić jedną rzecz? Une chose est difficile. Trudno wymienić tylko jedną rzecz. Kilka rzeczy. Widoczna wiara, niesamowicie ciepłe spojrzenie, poczucie humoru, niesłychanie żywa inteligencja, nonkonformizm, głębokie umiłowanie ludzkości, lecz jednocześnie gniew wymierzony we wszelkie nierówności i niesprawiedliwości. Powiedziałem nonkonformizm, ale chodzi mi o wolność ducha. To człowiek wolny. Zresztą sam powiedział, że od kiedy został wybrany na papieża, powiedział to w książce, niczego się nie boi. Innym razem, zimowym wieczorem, wychodząc z pokoju, w którym rozmawialiśmy, wypowiedział bardzo wzruszające zdanie. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Spodobało mi się jego człowieczeństwo. Człowieczeństwo i poczucie humoru. I oczywiście wiara. Widoczna wiara. Ja sam jestem agnostykiem. Niekiedy, i to widać w książce, nie zgadzamy się. Niekiedy Franciszek nie ma nic do powiedzenia i potrafi wówczas stwierdzić, zastanowię się. To nie był wywiad, lecz swobodna rozmowa, w której papież nie przedstawia siebie w jakimś majestacie. Nigdy tego nie robi. Cechuje go bardzo rzadka skromność intelektualna. Widać, kiedy się z czymś nie zgadza, kiedy czegoś nie wie, kiedy robi unik. Przejrzał zapis naszych rozmów i zostawił wszystko tak, jak było. I wszystko autoryzował.